Kiedy zobaczyłam, że Anna Pohl i Hanna Grudzińska, które odpowiadały za dobór okładek i ich umiejscowienie w książce, zdecydowały, żeby się wszystko zaczynało od Selmy Lagerlöf, to poczułam takie wzruszenie, że gdzieś mi się jakieś koło zamyka, no bo to też dla mnie jest bardzo ważna książka i bardzo ważna postać i taka gdzieś obok Astrid Lindgren patronka dla mnie tego, co ja przez całe swoje życie zawodowo robię. To się wszystko jakoś układa. Taki kosmos. Mhm. Bo bohaterką tak naprawdę jest Maria Orłowska-Gabryś. Maria Orłowska-Gabryś jest bohaterką tego pierwszego rozdziału, która zilustrowała mnóstwo książek bardzo znaczących tytułów dla mojego pokolenia. Ona debiutowała zresztą w latach 50. i książki na przykład z mojego dzieciństwa, to było bardzo dużo jej ilustracji. Zresztą dużo też ilustrowała w pisemkach dla dzieci, które zawsze w moim domu były obecne. Ale oczywiście, tak jak wielu z Państwa, którzy sięgną po tę książkę, zupełnie sobie z tego nie zdawałam sprawy, dopóki nie zaczęłam się w to wszystko zagłębiać i dopóki nie opowiedział mi o tym wszystkim jej syn, pan Mieczysław Gabryś, jeden z najcudowniejszych moich rozmówców, wielbiący swoją mamę i wielbiący jej talent i tę spuściznę po mamie i bardzo o to też dbający, co nie jest takie zupełnie powszechne. I na przykład z takich ciekawostek, które dotyczą właśnie mojego pokolenia, czyli ludzi, którzy kiedy chodzili do szkoły, to mieli zeszyty tak zwane bezdrzewne i drzewne w paskudnych, szaroburych okładkach. I my te zeszyty opakowywaliśmy w okładki albo plastikowe, czego ja bardzo nie lubiłam, albo w papierowe, które kupowało się w sklepie papierniczym i się miało dosyć ograniczony, ale jednak wybór. Czyli były okładki w ptaszki, w motylki, w grzybki i w króle. I teraz się dowiedziałam, że to były jej projekty. To ona właśnie na podstawie swojego namalowanego przez siebie Pocztu Królów Polskich zaprojektowała te okładki, jak również te motylki, które i te grzybki, które potem były na naszych zeszytach. Więc to takie bardzo różnorodne powroty do dzieciństwa. Musiałaś nie tylko przejrzeć te wszystkie archiwa, nie tylko dostępne, ale także wedrzeć się czasem do ich domów albo ich do rodzin, rozmawiałaś z nimi i odkrywałaś czasem takie też zaskakujące dla mnie przynajmniej fakty, no bo wiele historii, na przykład druga z bohaterek, i idźmy według kolejności książek, Hanna Czajkowska, ilustratorka Dzieci z Bullerbyn, pracowała jako urzędniczka z POEM, czyli nie było to tak, że od razu wszyscy sobie tylko siedzieli nad kartką i te piękne ilustracje szkicowali. O Hannie Czajkowskiej piękna jest ta opowieść, prawda? Tak. Wydawałoby się, że osoby dosyć dalekie, jeżeli chodzi o pokrewieństwo, bo to siostrzeniec o niej opowiada, pan Sławomir Zagórski, ale on był z nią bardzo blisko. W związku z tym te opowieści są właśnie takie z czułością i z takim zachwytem nad tym, co ciocia robiła i te opowieści właśnie o tym, jak mógł jako dziecko po prostu obserwować ją przy pracy. Mnie właśnie o takie chwile chodziło. Chodziło mi o to, żeby pokazać trochę ten warsztat, pokazać trochę kuchnię, pokazać warunki, w jakich oni tworzyli. I słusznie mówisz, że musiałam wykonać pracę reporterską, ale nie tylko reporterską, bo też i tu mi na pewno zabrakło umiejętności, taką pracę trochę archiwisty, kogoś takiego. No ja sobie wyobrażam, że praca naukowa na tym między innymi polega, a ja właśnie kimś takim nie jestem. I bardzo się szybko też zniechęcałam, kiedy nie mogłam czegoś znaleźć, bo no, chciałam do przodu, a tu wiesz, obstawiałam się tomiszczami po prostu jakichś gazet z tamtych lat albo czasopism, przeczytałam wszystkie Gullivery, jakie w ogóle wyszły w historii, szukając śladów tych ilustratorów i było bardzo trudno, bo po prostu oni wtedy, ja nie wiem, no z jednej strony zdobywali nagrody, byli bardzo
uznawani i w Polsce, i na świecie, i brali udział w wystawach, wernisażach, targach, festiwalach ilustracji i książki dla dzieci. Ale to chyba były takie czasy, że ich nazwiska nie pojawiały się w innych okolicznościach jakby, tak? To znaczy oni byli cenieni i znani w środowisku, a poza tym w ogóle. No tak. I teraz jeśli zabrałam się za szukanie, bo sobie tak, ja sobie to tak wyobrażałam na początku, no dobrze, na pewno muszę porozmawiać z tymi, którzy żyją, na pewno muszę porozmawiać z rodzinami tych, których już nie ma, ale jeśli nie ma na przykład żadnej rodziny, no to po prostu może się podeprę jakimiś wywiadami z przeszłości, jakimiś reportażami z tamtych lat, a tu nic. Po prostu nie było ich w ogóle. Może Grabiański, znalazłam ze 2-3 wywiady z Januszem Grabiańskim, może, no Wilkoń na pewno, Kilian, prawda, no Butenko, tak, ale to do dziś są nazwiska znane, ale któż wie, jakie książki zilustrowała Janina Krzemińska, Leonia Janecka, Danuta Konwicka, no po prostu to one były, one sobie pracowały i świat o nich nie wiedział. No ja dzięki twojej książce już wiem, że Leonia Janecka to, Janecka. To Chłopcy z Placu Broni na przykład. Taka okładka, którą wszyscy pamiętamy jako naszą lekturę szkolną, zielona z tymi chłopczykami w papierowych kapelusikach. No właśnie, a serce? Amicisa? No któż z nas zwracał wtedy, kiedy ta książka była lekturą, uwagę na to, kto namalował te przepiękne, one są, to są obrazy przecież, to są niezwykłe obrazy w różowościach, błękitach, szarościach, niezwykle kolorystycznie też opracowane. I Leonia Janecka była moim również odkryciem i wiem, że większość ludzi, którzy po moją książkę sięgnęli, większość ludzi po raz pierwszy widzi to nazwisko, to znaczy nigdy nie wiedzieli o tym, kim była Leonia Janecka. Mało tego, to w ogóle nie było jej nazwisko, to było nazwisko przybrane w czasie okupacji, ponieważ ona się ukrywała i między innymi, żeby ocalić swoje życie, w którymś momencie dostała przez przyjaciół wyrobioną fałszywą kenkartę właśnie na nazwisko Leonia Janecka i potem przy tym nazwisku pozostała po wojnie. I ja te ślady odnalazłam w Muzeum Historii Żydów w Warszawie i to było również jedno z takich wzruszających odkryć, ponieważ kiedy się skontaktowałam z muzeum, to owszem, oni mieli te dokumenty, których ja szukałam, czyli jej relację spisaną po wojnie, o relacje na temat ludzi, którzy ratowali jej życie i ukrywali ją w mieszkaniu, w szafie w czasie wojny. Leonia Janecka była Żydówką. Natomiast z kolei nie było tam świadomości tego, że Leonia Janecka potem była tak znakomitą malarką i że zawdzięczamy jej tyle fantastycznych ilustracji. Te najlepsze lata polskiej ilustracji to było kompletnie inaczej. Oni się w ogóle nie spotykali. Autor przynosił książkę do działu merytury, na przykład na przykładzie naszej księgarni, takiego największego, właściwie potentata, jeśli chodzi o literaturę dla dzieci. Oczywiście wydawali również książki dla dzieci i Czytelnik, i Iskry, i Kaw, i Ruch, ale nasza księgarnia to było to źródło, gdzie pracowali najwięksi. I przynosił autor książkę do redakcji merytorycznej. Tam ta książka była redagowana, opracowywana, sprawdzana i tak dalej. Kiedy tekst był gotowy, to wtedy ktoś z redakcji merytorycznej szedł do redakcji artystycznej, do grafików. Tam w naszej księgarni rządził Rychlicki, Zbigniew Rychlicki, autor m.in. Misia Uszatka. I Zbigniew Rychlicki co tydzień zwoływał radę artystyczną, do której należało 6 osób, najwybitniejszych polskich grafików. Ten skład oczywiście tej rady się zmieniał z upływem lat. I oni wtedy na takiej radzie artystycznej rozkładali po kolei te wszystkie maszynopisy i dyskutowali nad tym, kto ma co ilustrować. Rzadko wybierali kogoś z siebie, natomiast najczęściej te zaproszenia szły do zewnętrznych, do freelancerów, tak? Do artystów, którzy czekali dokładnie na te telefony. No i potem, jak zapadła decyzja, powiedzmy, to pasuje do Truchanowskiej, a to pasuje do Boratyńskiego. I wtedy był telefon
I taka właśnie Bożena Truchanowska maszerowała do naszej księgarni, dostawała tekst i parę wskazówek typu, i to były naprawdę takie, no ile ma być tych ilustracji, jaki przewidują format książki mniej więcej, no tyle. Bardzo było takie no, wzruszające w zasadzie, jak jedna z twoich rozmówczyń, Olga Siemiaszko, powiedziała o szancerze, że on już tak, coś takiego w stylu, on już trochę trącił myszką. Myszką, tak. A ona sama już jest w zasadzie no to jest klasyka. Tak, Olga Siemaszko zresztą sama siebie zaliczała już do tej grupy Nestorów. I cudowne było też ich otwarcie na młodych ludzi, ale to też jest chyba zasługa Szancera, którego nazwisko się tutaj pojawia wielokrotnie w tych relacjach innych artystów, ponieważ to jego taka polityka personalna, powiedzielibyśmy w tej chwili, prowadziła właśnie do tego, że ludzie młodzi mieli szansę. Bo on, nie dość, że był wykładowcą na akademii, to jeszcze wyłapywał tych studentów, w których widział potencjalnych ilustratorów już w czasie studiów, a potem bardzo też pilnował wszystkich dyplomów i wszystkich wystaw, które były organizowane. I on tam sam ich stamtąd wyłuskiwał i sam im proponował, on im proponował konkretne tytuły. Wielu z tych artystów mówi, no Szancer mi dał szansę, tak? Szancer mi dał pierwszą książkę. Jakaś to była bzdurka w ruchu, gdzie on wtedy właśnie pracował, no ale była i od tego się wszystko zaczęło. Może była nieudana ta moja pierwsza książka, mówi Krystyna Michałowska, ale poszło. Czyli nie zamknęli się, tak? To nie było tak, że my, wielcy mistrzowie, a to naprawdę były wielkie nazwiska, bo jeśli powiemy i Wilkonia, a właśnie i Butenkę, i Rychlickiego, i Siemaszko, i Witwickiego, to były naprawdę potęgi, ci starsi, to również dawali szansę tym młodszym. Więc to hasło Polska Szkoła Ilustracji, ono zawiera o wiele więcej nazwisk niż te, które ja umieściłam w mojej książce. Musiałam to bardzo, bardzo, bardzo skrócić, niestety z różnych powodów, ale tu można by mówić również o tych właśnie, którzy tworzyli trochę później, latach 70., 80., dlatego że oni byli zainfekowani przecież tą sztuką tych swoich mistrzów. Ale kiedy na przykład pytałam Wilkonia o mistrza i oczekiwałam, że on powie Szancer, to się zawahał i powiedział, no ja chciałem być lepszy niż Szancer. Bardzo mnie ucieszył, pewnie dlatego, że niedawno czytałem książkę Marii Konwickiej, portret jej mamy. Też taki przykład właśnie postaci trochę zakrytej, a okazuje się, że no potężnej też w takim jakimś no, uporządkowaniu budzącym mój szacunek. Dopiero teraz to właściwie możemy zobaczyć i docenić. Nie poczuła tego za swojego życia, prawda? Że tworzy prawdziwą sztukę i że należy do tej historii, ponieważ była otoczona tak wielkimi nazwiskami i tak cała rodzina była nastawiona na te trzy wielkie męskie postaci, czyli męża Tadeusza Konwickiego, ojca Alfreda Lenice i brata, który też był znakomitym plakacistą i artystą, że ona po prostu sobie tam gdzieś w tej pracowni boczkiem miała swoje miejsce. Ja byłam w tej pracowni, to nie jest duże pomieszczenie, ja nie wiem jak oni się tam wszyscy mieścili, no ale jakoś się mieścili i ona tam miała gdzieś swoje biureczko i tak, i swoje miejsce i tam parę godzin dziennie znikała od rodziny i ilustrowała i tak jak mówi Maria Konwicka, myśmy oczywiście wiedzieli, że ona pracuje dla wydawnictw dziecięcych, że ona ilustruje książki dla dzieci, że jej ilustracje trafiają do misiów, do świerszczyków. Wszystko to wiedzieliśmy, ale tak trochę nie traktowaliśmy tego poważnie właśnie, bo była przede wszystkim jednak naszą mamą i była żoną i chodziło o to, żeby w domu wszystko grało, żeby nikomu niczego nie brakowało. I jak ona to robiła, kiedy oni odkryli po jej śmierci, ile tego było, to po prostu nie mogli uwierzyć, że ona zdążyła zilustrować tyle książek, a przecież, jak ja przeglądałam też to archiwum razem z Marią Konwicką, to znalazłyśmy mnóstwo też ilustracji takich, o których nie mamy pojęcia, czy one były w misiach, czy świerszczykach, czy nie było, czy ona je malowała na jakieś zlecenie, czy też dla siebie.
to już jest praca dla kogoś, no, kto się na tym zna, prawda? Dla jakiegoś, wyobrażam sobie, że ktoś jakąś naukową pracę pisze na ten temat i nawet samej Danuty Konwickiej i jest w stanie w tym momencie przeanalizować te rzeczy, które po niej zostały. Miałem dużo też takich momentów w stylu wow, takich też zachwytów dziecka, które trochę we mnie obudziłaś, po prostu sobie przypominałem. Ja wiem, że ty się cały czas zajmujesz, więc być może masz trochę inną perspektywę, ale też jestem ciekawy, czy miałaś takie podczas pracy. Ja miałem dwa chyba najmocniejsze, mm-hmm. To jest takie, jak się pojawiło to Poczytaj mi mamo. No niby o tym wiem, ale tak. jak wyskoczyła historia Krystyny Michałowskiej. Z motylkami, to sobie pomyślałem, ojej. W ogóle o tym nie wiedziałem. Mm-hmm. Był też taki moment, jak mi przypomniałaś o przygodzie z małpką, takiej mojej ukochanej, jednej z najbardziej ukochanych książek, to Janina Krzemińska znowu tutaj za tym stoi. No a ty miałaś? Miałam bardzo dużo takich wzruszeń, bardzo dużo. Chociaż oczywiście, kiedy jechałam już do kogoś na wywiad, prawda, to byłam przygotowana i wiedziałam, co tam będzie. Ale na przykład odkrycie, ty mówisz o przygodzie z małpką, a dla mnie na przykład odkrycie, że Danuta Konwicka namalowała okładkę książki Pilot i ja, która w naszym domu funkcjonowała jako jedna z najważniejszych. I to jest bardzo śmieszne, bo kiedy mój dorosły syn teraz ogląda tę książkę i przy tym pierwszym oglądaniu tak widziałam, że niespecjalnie właściwie cokolwiek do niego to przemawia i nagle miał dokładnie to samo, kiedy otworzył na książce Adama Bagdaja Pilot i ja i to było to. Jest coś, co kojarzę z czymś dobrym ze swojego dzieciństwa. Też sobie przypomniał, że to była taka historia. Więc o tyle miałam gorzej od tych, którzy teraz te okładki i te ilustracje oglądają, że ja jakby jadąc na spotkanie już o tym wiedziałam. Ale i tak, kiedy na przykład właśnie, jeżeli jesteśmy przy Janinie Krzemińskiej, to też jest jedna z najpiękniejszych moim zdaniem opowieści, historii, którą tutaj snuje jej synowa. Nie zdążyłam spotkać się z jej synem, przedwcześnie zmarłym człowiekiem, bardzo związanym z warszawskim ogrodem zoologicznym, takim mistrzem fotografii, bardzo dużo też poświęcającym swojej nie tylko zawodowej aktywności zwierzętom. Niezwykle ciekawa postać, no niestety nagle zmarł właśnie w trakcie już mojej pracy nad książką. Ja takich niestety sytuacji miałam sporo. Ale synowa bardzo dba o spuściznę po Janinie Krzemińskiej i jak do niej przyjechałam, to okazało się, że wszystkie oryginalne prace Janiny Krzemińskiej są w takiej wielkiej skrzyni stojącej pod oknem. I jak ona otworzyła tę skrzynię i zaczęła wyjmować te ilustracje, to właśnie miałam coś takiego, bo ja po prostu pewnych z nich nie wiedziałam, że to była Janina Krzemińska, a ona mi to wyjmując uświadamiała, aha, bo wiedziałam na przykład, że nasza mama czarodziejka, że muszę znaleźć te oryginały. Takie właśnie najważniejsze dla mnie wydanie książki Joanny Papuzińskiej. Ale nagle właśnie wyskakiwały, a to jakieś żabki, a to jakaś inna ilustracja, którą pamiętałam z dzieciństwa. I nagle też odkryłyśmy, i to jest w mojej książce, to, że to Janina Krzemińska odpowiadała, bo ona odpowiadała w ogóle za Misia, prawda? Przez wiele lat była tam szefową grafików w Misiu. I to jej był pomysł, który ja pamiętam właśnie ze swojego dzieciństwa, takich kartonowych wkładek, gdzie były na przykład laleczki, dwie, chłop, najczęściej był to chłopczyk i dziewczynka, a do tego były ich ubranka i to się wycinało z tego kartonu i się na przykład ubierało w strój krakowski chłopczyka, w strój krakowianki dziewczynkę, zaginając takie końcóweczki, a można to było przyklejać albo po prostu zakładać. I to był jej wynalazek. I to odkryłam w tej skrzyni właśnie, kiedy zaczęłam wyjmować te projekty tych laleczek, które ona potem przerzucała do Misia. To na koniec porozmawiajmy o rzeczy najważniejszej, czyli o psach. No bo zachwyciłem się oczywiście, że tak dużo ilustracji, tak sobie też przypomniałem, no co tu dużo mówić, a nie wszyscy. Zresztą nie tylko psy, no bo już nie bądźmy takimi rasistami, bo też są koty i inne zwierzęta. Świetnie odmalowane. No to
szczerze, kto twoim zdaniem najlepiej malował psy? No ja tutaj chyba jestem mało oryginalna, bo ja po prostu Grabiańskiego zawsze uwielbiałam i to też dla mnie jest moje dzieciństwo, to znaczy ja książki Grabiańskiego i to było jedno z to jest jedno z niewielu nazwisk, które ja jako dziecko też rozpoznawałam. Znaczy wiedziałam, wypożyczając czy kupując kolejną książkę, że to jest Grabiański, że on właśnie tak pięknie ilustruje książki. Mało tego, Grabiański również projektował znaczki pocztowe, a mój tato był filatelistą i na dodatek filatelistą wyspecjalizowanym, ponieważ zbierał tylko znaczki polskie. A w tamtych czasach, mówię teraz o latach 60., odbywało się to tak, że miało się abonament i raz w miesiącu chyba był sygnał, że już są. I ja razem z, tak, ja razem z tatą maszerowałam do sklepu filatelistycznego słynnego na Placu Centralnym w Nowej Hucie, gdzie czekała taka kopertka ze znaczkami i potem asystowałam mu zawsze, jak wkładał to do kolejnych klaserów. I bardzo dobrze pamiętam, jak w tej kopertce znalazła się seria z psami, zaprojektowana przez Janusza Grabiańskiego. Ja to po prostu doskonale pamiętam, że to było... To było jak marzenie, to po prostu było te rasy psów po kolei, prawda, to było... I potem okazało się, że on również projektował pocztówki i to było jedno... Wtedy, w tamtych latach 60. wszystkie dzieci też cierpiały na jakąś manię zbieractwa, prawda, coś się zbierało, coś się kolekcjonowało. No więc najczęściej się kolekcjonowało znaczki albo pocztówki, ale ja się również wyspecjalizowałam i wtedy między innymi od tych pocztówek zaczęłam kolekcjonować pocztówki z psami. I tak, i miałam właśnie Grabiańskiego komplet, na każdej pocztówce był pies innej rasy. Uważam, że był mistrzem, bo to nie tylko chodziło o to, że jak on oddawał jakąś konkretną rasę psią, tylko jak on te pyski malował, jak on te oczy potrafił namalować, co te psy do nas wszystkie mówiły z tych kart, książek, pocztówek i ze znaczków.